Dla mnie to jest koniec sezonu wyścigowego. Plan uważam za spełniony, tak miał być. Trzy krótkie wyścigi, jeden długi. Z tej okazji jestem ubrany dzisiaj na cywilnie. Nie wiem, czy wiecie, że w zwykłym t-shircie tak też da się jeździć na rowerze. Ja wiem, że wy tam przed ekranami karmicie się głównie negatywnymi emocjami i to się najlepiej klika. A jako, że mam poczucie, takie nazwijmy to, misji edukacyjnej, to stwierdziłem, że to jest doskonała okazja na podsumowanie pewnych zachowań, które obserwowałem na tych wyścigach, ultramaratonach, nie tylko w tym sezonie. I musimy sobie o tym porozmawiać na poważnie. Pierwszy raz z jakimiś nieprzyjemnymi zachowaniami ze strony innych zawodników spotkałem się. To był Gravel Attack w roku 2022. Droga całkiem podobna do tej. My jadąc z kolegą środkiem, jedynym przejezdnym torem, usłyszeliśmy za nami krzyki, żebyśmy zjeżdżali z drogi, bo blokujemy drogę. A my robiliśmy, co mogliśmy, żeby tą drogę pokonać pod górę jak najsprawniej. Jako, że ja nie przywykłem do ulegania presji słownej, ani nawet fizycznej, to jechaliśmy dalej robiąc swoje i z tego co pamiętam, poleciały w naszym kierunku chyba nawet bluzgi. O ile pamiętam, to były osoby z czołówki, które się po prostu ścigało jak najlepszy wynik i inni uczestnicy, którzy jechali sobie to bardziej powiedzmy turystycznym jeszcze wtedy tempem, nic ich nie obchodzili. No bo o ile wiecie, wtedy nic się nie stało, jedyne co ucierpiało to co najwyżej czyjaś duma. Tak, no, kiedy widzę sytuację na imprezach wyścigach typu Robinsonana, gdzie czołówka pruje przez miasto na czerwonym, żeby oszczędzić 2-3-4 minuty. Ja rozumiem, dla nich 4 minuty to jest pierwsze albo, nie wiem, piąte miejsce, być poza podium. Ale czy to nie właśnie oni, ci z czołówki, powinni być wzorem dla tych, którzy jadą gdzieś tam dalej z tyłu, dla których to jest często pierwsza przygoda i oni widzą, że kurczę, jednak warto nie być fair, nie być uczciwym, no bo to jest nieuczciwe, bo ta osoba, która jedzie przepisowo, jest z góry skazana na utratę tego czasu. Zastanówcie się nad tym sami. Kolejny temat, łamanie przepisów, drogi, ścieżki rowerowe. No ja sobie nie dam wmówić, już w przypadku rowerów szosowych wiem, możemy tą dyskusję kontynuować bez końca. Ja mam swoje ściśle wyrobione zdanie na ten temat. Nieraz w komentarzach zaczynam się denerwować i gdzieś tam wykłócać z ludźmi w internecie na ten temat, bo ja uważam, że należałoby posiadać taki rower, żeby był przystosowany do poruszania się zgodnie z przepisami. Ale okej, na razie to zostawmy. Tu jeszcze możemy podyskutować. Ale ja nie przyjmuję do wiadomości argumentu, że ktoś, kto jedzie rowerem gravelowym, wyścig, Robinsonadę, po piachu, po żwirze, po kamieniach, po krzaczorach, pisze mi gdzieś tam, że ścieżki rowerowe są niebezpieczne. No ludzie, przecież ty przed chwilą jechałeś. Zresztą widziałem po drodze człowieka, który przejeżdżał Robinsonadę na szosie Endurance i on, co ciekawe, jechał po ścieżkach, po drogach rowerowych. Więc co to jest w ogóle za tłumaczenie, że ścieżką rowerową jest gorzej, bo ona mnie spowalnia? Regulamin mówi jasno, należy trzymać się przepisów ruchu drogowego, a niestety ja obserwowałem po drodze, że ja jechałem sobie uczciwie, zjeżdżałem na drogę rowerową, a ktoś tam sobie skracał tą drogę, jak mu się podoba. Ja z mojej strony muszę tutaj przeprosić, dlatego że zdarzyło mi się przejechać na czerwonym świetle. Moja wielka wina, wielka nauczka dla mnie. Po prostu zapatrzyłem się na zawodników przede mną, którzy przejechali przez skrzyżowanie i pojechałem za nimi. Zorientowałem się dopiero, kiedy już bym nie wyhamował na tym czerwonym świetle. Przejechałem. Nie jestem z tego dumny. Jest to dla mnie nauczka, żeby nie jechać na ślepo za innymi, tylko po prostu jadę tą imprezę, jadę wyścig sam. A propos jechania samemu, to niestety, ale coraz częściej widzę też osoby, które przyjeżdżają z własnym wsparciem. Wprawdzie na Robinsonadzie nie ma zapisu w regulaminie niczego o samowystarczalności, ale była sytuacja podobno, że ktoś sobie przyjechał z osobą, która po drodze wymieniła mu bidony na świeże. To samo było niestety na Ultra Duchu Puszczy, gdzie przyjechał cały team kolarski z własnym busem, z własnym supportem i oni się później jeszcze tłumaczyli w ten sposób, że oni dzięki temu czuli się mniej zestresowani sytuacją. No okej, no ale inni pozostali też się stresują tą sytuacją, że nie wiedzą, czy gdzieś na Podlasiu będą mieli dostęp do wody, będą mieli, gdzie mieli kupić sobie po drodze jedzenie. Mam wrażenie, że to się bierze stąd, że na tego typu wyścigi przyjeżdża coraz więcej osób, które są z innej bajki. Że przyjeżdża na te zawody gravelowe coraz więcej osób wywodzących się z kolarstwa szosowego. Ścigaczy szosowych, którzy nie potrafią odpuścić i oni, mam wrażenie, tak nie do końca czają, o co chodzi w tym kolarstwie przygodowym, w tej samowystarczalności. Taka właśnie sytuacja była na Ultra Duchu Puszczy. Wydaje mi się, że ta impreza szczególnie ściągnęła wiele osób, które nie bardzo wiedziały, dlaczego tam są, po co tam są.
i również organizator nie wywodzi się do końca tak jakby z tego środowiska. Wiecie, żeby tutaj nie było, że ja tu jakoś dzielę środowisko rowerowe, kompletnie nie to chciałbym osiągnąć, tylko po prostu te osoby jakby, to nie są osoby, które wychowywały się tak jak ja na filmach Bushcraftowego, Przemysława, czy innych z przejeżdżania Wisły 1200, czy Pomorskiej 500, na tym kolarstwie takim przygodowym, które rozumieją, czają ten klimat. To są osoby, które przyjeżdżają się pościgać na szutrze i one nie rozumieją po prostu. Im trzeba może wytłumaczyć, o co chodzi w tej samowystarczalności. No bo jednak wiecie, kurczę, no przyjechać z teamem i jechać sobie wzajemnie na kole, kiedy ktoś wam jeszcze wymienia bidony. Ja zawsze będę zwolennikiem tego, żeby pozwalać ludziom się bawić tak, jak mają ochotę. Oczywiście w ramach regulaminu, ale kiedy my, osoby jadące gdzieś bardziej z tyłu, nie w czołówce, widzimy, że przyjeżdża cała ekipa gravelowców, którzy wiemy, że przesiedli się z szosy, że to są ściganci szosowi, którzy postanowili przyjechać na imprezy gravelowe i teraz tutaj się ścigać. I oni robią takie rzeczy, że łamią przepisy, przejeżdżają na czerwonym, nie jeżdżą tymi drogami rowerowymi, no to chłopaki, jaki wy nam dajecie przykład? Żeby nie było, ja nic absolutnie nie mam do kolarzy szosowych, do kolarstwa szosowego. Sam dawno temu, kiedy jeździłem szosą, uważam ją za fantastyczne narzędzie treningowe. Skąd wiem, że to są szosowcy? Bo można sprawdzić nazwisko, numer startowy, wejść na Facebooka człowieka i zobaczyć, zrobić sobie taki research. Zaraz będzie, że jestem jakimś creepem podglądającym ludzi, już zostawmy może ten temat tych szosowców. Kolejny temat, który chciałem poruszyć. Niestety, widziałem na trasie pozostawiane opakowania po żelach i to na pewno osób uczestniczących w wyścigu, dlatego że to były żele, które znajdowały się w pakiecie startowym. I znowu nikogo nie złapałem, nie wiem kto to robił, ale kurczę, tak sobie myślę. Oczywiście nic nie da, jeżeli ja tutaj będę apelował, że jak zabrałeś śmieci ze sobą do lasu, to weź się ze sobą z powrotem, bo osoby, które to robią, albo tego nie oglądają, albo będą miały prawdopodobnie to gdzieś. I tak się zastanawiam, co można zrobić. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby karanie zawodników, którzy śmiecą. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany na śmieceniu, to automatycznie dostaje jakiś tam... Coś mi tu spadło z drzewa na mnie. Automatycznie dostaje jakieś tam doliczenie dodatkowego czasu, ale wiecie, organizator nie jest w stanie sam takich rzeczy weryfikować. Oczywiście każdy by chciał, żeby organizator sam pilnował porządku na trasie, żeby organizator dopilnował tego, że każdy z nas bawi się na równych zasadach, ale to jest praktycznie niemożliwe, zwłaszcza na imprezie, która ma 860 osób, więc to na nas między sobą spoczywa zwracanie uwagi. Jak widzisz, że kolega wyrzuca ten papierek, albo mu wypadł, bo nieraz wiecie, ktoś włoży sobie do tylnej kieszonki, po drodze mu wypadnie, nie zauważy. No i padło do mnie takie pytanie kiedyś, czy ja się w takiej sytuacji wracam. Tak, ja się zatrzymuję, wracam, zabieram ten papierek. Nie zawsze to nagrywam, żeby nie było, że ja to robię jakoś na pokaz, ale nie wiem, ja mam jakieś takie poczucie na tych imprezach, że one są po to, żebyśmy razem wspólnie przeżyli jakąś fajną przygodę. Zwłaszcza Robinsonada, która nie ma w nazwie gravel, wyścig. Tam hasłem jest poczuj pozytywną moc. I ja rzeczywiście, muszę wam powiedzieć, w tym roku tak tą pozytywną moc poczułem pomiędzy zawodnikami. No wspaniale, wszyscy ze sobą jadą, współpracują, jest wzajemna pomoc. Ale niestety była sytuacja, gdzie dziewczyna, która potrzebowała pomocy, to znaczy przewróciła się, podobno przednie koło wjechało jej pomiędzy płyty betonowe, miała rozciętą brodę, chyba tam jeszcze kolano skaleczone, polała się krew, a trzech panów, dżentelmenów, którzy jechali za nią, nie zatrzymali się, nie udzielili jej pomocy, nawet nie zapytali, co się stało. Ja się nawet zastanawiałem, bo wiem, w którym miejscu to było, znam datę z trackera, czy można by było to na trackingu sprawdzić, kto to był i odezwać się w tym celu do organizatora, może tym osobom, żeby doliczył jakiś dodatkowy czas karny, ale stwierdziłem, kurczę, no ludzie, nie tędy droga. Może w ogóle wcale nie tędy droga, może my nie powinniśmy karać. Może zamiast my karać, powinniśmy nagradzać. My, bardziej mam na myśli organizatorów niż nas, uczestników. Była taka sytuacja w tym roku na Gravmagedonie, że osoba zresztą, którą znam, miała wypadek, odwiozło ją lotnicze pogotowie ratunkowe, odwiozło, odleciało. Zabrał ją helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Liberecu. I panowie, którzy byli świadkiem tego zdarzenia, zostali z tą osobą do samego końca, udzielali pomocy, upewnili się, że wszystko jest w porządku, na ile tylko byli w stanie tej pomocy udzielić. Organizator, kiedy o tym się dowiedział, z
niwelował im różnicę czasu, którą stracili. I chyba jeszcze z tego, co pamiętam, dostali za to jakieś dodatkowe upominki, nagrody. I może to jest sposób. Jeżeli jesteście świadkami takiej sytuacji na trasie, zgłaszajcie to organizatorom, pokazujcie dowód, że coś takiego się wydarzyło. Może kiedy nagrodą jakąś będzie to, że zatrzymywanie się będzie się opłacało. To znaczy nie tak, że o kurczę, ja zaraz nie będę pierwszy, tylko czwarty stracę podium, bo się zatrzymam komuś pomóc. Oczywiście jest to czyste wiecie co. Więc może nie karać, a nagradzać takie osoby. Jeżeli się zatrzymałeś, udzieliłeś komuś pomocy, to zostanie ci odjęte od twojego wyniku jakiś określony czas, żebyś uzyskał wynik lepszy. I w ten sposób zachęcać ludzi do pomocy, do takiej współpracy. Mi się ta koncepcja bardzo podoba. Chciałbym, żebyście pomogli mi ją szerzyć, żebyście opowiadali o niej innym. Może zwracali uwagę też na to organizatorom. Może w ten sposób unikniemy takiej sytuacji na przyszłość. Będziemy się czuli jakoś lepiej wszyscy na tych ultramaratonach, bo do tej pory ja miałem poczucie takiego, wiecie, no braterstwo to jest za wielkie słowo, to jest za mocne słowo, ale takiej wspólnoty. Na przykład w tym roku ja gram w Magadonu, nie jechałem, jeden kolega potrzebował pomocy, ja akurat mieszkam w pobliżu, napisał do mnie na profil, stał przed kompa na Messengerze wiadomość: Konrad, pomocy jestem w środku w Czechach, burza, tragedia, nie mam co zrobić. Organizator nie jest w stanie mi obecnie pomóc, wsiadłem w samochód, może nie uczestniczyłem w wyścigu, pojechałem koledze pomóc, bo mam takie gdzieś poczucie, że my wszyscy, którzy jeździmy w tych imprezach, w tych ultramaratonach przygodowych, to my się musimy wspierać, dlatego że nieraz jesteśmy kilkaset kilometrów od domu, trasa nie jest zabezpieczona przez organizatora w jakiś specjalny sposób, nie zawsze jest zapewniona jakaś pomoc, że przyjedzie po nas organizator w nocy o północy, zabierze nas, kiedy mamy jakiś problem. My musimy liczyć tam wzajemnie na siebie. Wielokrotnie pomagałem innym zawodnikom i powiem wam, że sprawia mi to niesamowitą radochę. Mało co na wyścigu daje mi taką radość, jak zatrzymanie się po prostu i na przykład jak ostatnio na Brejdaku koledze pomagałem, który miał problem z oponami, mleko mu się tam nie chciało opony uszczelnić, pożyczałem mu takiej przejściówki, żeby na stacji najbliższej mógł kompresorem sobie napompować oponę. Nie ma to dla mnie znaczenia, że ja straciłem na to mnóstwo czasu, bo ja się czułem po prostu wspaniale, fantastycznie, że ja zrobiłem coś fajnego, w takim poczuciu wspólnoty. Ja wiem, że osoby, które się ścigają, dla których to bycie w czołówce, no kurczę, ktoś trenuje cały rok albo i całe życie i chce, a może chce, nie wiem, drugiemu koledze pokazać, z którym zawsze się ściga, że w tym roku on będzie lepszy. Każdy ma jakieś te swoje cele. Mówił właśnie o tym ostatnio Patryk Welobert w swoim filmie i tak, ten film jest również oczywiście nawiązaniem do filmu Patryka. Ja jestem w stanie te osoby zrozumieć, ale no kurczę, no nie może być tak, panowie, to jest siara, to jest wstyd, żeby nie pomóc, żeby faceci nie pomogli kobiecie, która gdzieś po drodze miała wypadek na rowerze. Żeby nie było, że ja tak tylko na tą czołówkę narzekam, no to sam na Robinsonadzie miałem drobny wypadek, no i minęło mnie co najmniej z 10 osób i nikt z tych osób się nie zatrzymał. Udzieliliśmy pomocy, oprócz kolegi, który jechał za mną, spytał, czy wszystko jest okej. Powiedziałem, pozbierałem się do kupy, nie byłem połamany, niech jedzie, co go będę zatrzymywał. Nie wiem, może nie widzieli, że ja tam przy drodze stoję, opatruję ranę krwawiącą, w sumie ja już wtedy zszedłem na bok, mogli tego nie zauważyć, mogli po prostu nie zauważyć. Ktoś to bardzo fajnie podsumował pod filmem Weloberda: walka o złote kalesony, emocje jak na World Tourze. Ale to mi tak trochę dało do myślenia. No dobra, o złote kalesony, ale może jest coś, co mógłbym ja zrobić, żeby poprawić tą sytuację. No mam te zasięgi, mam już te 16 tysięcy subskrypcji. Mój pomysł jest następujący. Jeżeli kiedyś będziecie jechali imprezę razem ze mną, zgłaszajcie mi sytuacje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś piętnować, ale może chodzi o to, żeby właśnie bardziej, może właśnie bardziej te pozytywne nagradzać osoby, które się zatrzymały, które zrobiły coś fajnego po drodze, jakieś takie ciekawe historie, bo to jest najciekawsze, co się dzieje na tych ultramaratonach. Każdy jedzie z jakąś własną historią, każdy chce coś pokazać, każdy chce sobie coś udowodnić, albo jedzie z jakąś własną, ciekawą historią życia. Dlaczego on się w ogóle tam znalazł? Ja chciałbym więcej takich historii przedstawiać, a przy okazji pokazywać takie, no zarówno te haniebne, jak i te godne uczynki, kiedy pomagacie innym. Tylko bardzo proszę, darujcie sobie takie komentarze. Mówię do osób, które chciałyby takie napisać, że ja zazdroszczę czołówce, zazdroszczę tym, którzy dojeżdżają przede mną i ja w jakiś sposób chcę im dopiec i dlatego tak robię. Taki wątek pojawił się po Ultraduchu Puszczy, gdzie
przyczyniłem się osobiście do dyskwalifikacji całego teamu sponsorowanego, który przyjechał ze sponsorami, z busem, z żywieniem własnym. No i walczyłem, żeby organizator ich zdyskwalifikował. No i mi się potem obrywało, że to dlatego, że ja im zazdroszczę wyników. Wiecie, mi to nie robi różnicy, czy ja od 5 miejsc, które oni zajęli, będę dalej czy bliżej. Bądźmy poważni. Natomiast polecam wam ostatni film Patryka Welobert na ten właśnie temat. Zobaczycie sobie, jak to wygląda właśnie z punktu widzenia osoby, która często dojeżdża w czołówce, a no może mieć takie poczucie, że tego typu negatywne zachowania były jedną z przyczyn, które być może odebrały mu podium o 15 sekund, kiedy on obserwuje. Patryk sam nie jest święty, tam się przyznał, przeprosił. Natomiast zachowania innych, o których tutaj opowiadamy, spowodowały, że on widział, że ktoś przegina, skraca gdzieś trasę i przez to sobie troszeczkę ułatwia. No i tutaj znowu powstaje taki konflikt, że no żeby nie skończyło się tak, że żeby wygrać, to trzeba i opłaca się naginać, przeginać, sprawiać niebezpieczne sytuacje, przyjeżdżać na czerwonym świetle. A, tylko nie połączcie w ten sposób tych kropek, że na tych ultramaratonach, imprezach dzieje się coś strasznego, nie warto ich jeździć, to jest sama komercja, organizator nie reaguje i jakieś jedne wielkie dramaty. Sam miałem ostatnio, jak wiecie, rozkminy, czy to kontynuować, czy w przyszłym roku jeździć ultramaratony, czy może jednak sobie darować i przerzucić się tylko na organizowane samodzielne wyprawy, wycieczki, ale kiedy pojechałem tą Robinsonadę, spotkałem znowu was, miałem was na trasie, poczułem to znowu i wiem, że to jest to, co chcę kontynuować i będę to robił dalej i będę również was do tego zachęcał. Ale z mojej strony osobista prośba. Nie zaczynajcie uwag od kręcenia tak zwanej w internecie. Najpierw z problemem idźcie zawsze do organizatora. To on jest od tego, żeby być arbitrem, za to również organizatorom płacimy, żeby to oni zajęli się tą sprawą. Podejdźmy do tego poważnie, nie jak dzieci i profesjonalnie. Ja sam nie jestem święty, zdarza mi się czasem pod wpływem emocji oczywiście pisać jakieś komentarze, ale zawsze tego żałowałem, że najpierw nie wyjaśniłem sprawy z organizatorem. I tym razem to już naprawdę wszystko ode mnie. Dobranoc, czołem, cześć.